Cześć, witam w kolejnym filmie na kanale Orchidali. Dzisiaj przepis na piernik staropolski. Obłędnie przepyszny piernik. Bardzo aromatyczny, bardzo wilgotny, mięciutki i delikatny. Coraz lepszy z każdym dniem po przygotowaniu. Tak naprawdę uważam, że nasze może prababcie były absolutnie genialne, tworząc czy wymyślając taki przepis. To jest przepis idealny na czas przedświąteczny. Ponieważ w momencie największej przedświątecznej gorączki tak naprawdę piernik jest gotowy i czeka na święta. Dodatkowo jest bardzo prosty w przygotowaniu. Składniki tak naprawdę wystarczy wrzucić do miksera i gotowe. Cała reszta przygotowania odbywa się tydzień przed świętami, a piernik naprawdę robi się lepszy z każdym dniem. A zatem 4 do 6 tygodni przed świętami to ciasto możesz już przygotowywać w dowolnej chwili teraz. 500 g miodu, prawdziwego oczywiście, u mnie jest to miód wielokwiatowy, ale możesz użyć dowolnego innego, jaki masz w domu. 1,5 szklanki cukru i 250 g masła. Rozpuść razem dokładnie, mieszając. W momencie, kiedy całość się zagotuje, wyłącz ogień i mieszaj jeszcze przez chwilę do momentu, aż zauważysz, że nie widać już drobinek cukru w środku i całość jest jednolita. Wtedy odstaw całość do wystudzenia. 1 kg mąki pszennej, najlepiej typu 550. 2 przyprawy do piernika, 0,5 łyżeczki soli, 3 duże jajka i 0,5 szklanki letniego mleka, w którym wcześniej rozpuściłam 3 łyżeczki sody oczyszczonej oraz cały rozpuszczony wcześniej miód z masłem i z cukrem. Wymieszaj razem. Ja używam do tego miksera planetarnego, najlepiej miksera o dosyć dużej mocy silnika, ponieważ ciasto jest raczej gęste. Na pewno nie nadaje się tutaj do mieszania mikser ręczny, taki z misą obrotową. Ciasto jest na to za gęste, ale można całość wymieszać również ręcznie w misie za pomocą drewnianej łyżki albo po prostu rękami. Kiedy ciasto jest już jednolite i dokładnie wymieszane, przełóż je do misy. U mnie jest to misa kamionkowa, może być też misa szklana, może być również garnek emaliowany. Zdecydowanie odpadają tutaj wszelkie naczynia ze stali nierdzewnej, ponieważ taka stal wejdzie w reakcję w tak długim czasie z ciastem piernikowym, a tego zdecydowanie nie chcemy. Następnie całość przykryj ściereczką bądź kawałkiem folii spożywczej, który możesz podziurkować widelcem, żeby był trochę dostęp powietrza. I całość odstaw w chłodne miejsce. U mnie jest to lodówka, może być to zimny balkon, może być to garaż, piwnica. Wszędzie, gdzie to ciasto będzie przebywało w temperaturze takiej powiedzmy lodówkowej, czyli poniżej 7-10 stopni. Ciasto odstaw na 4 do 6 tygodni, ale dokładny czas nie ma bardzo dużego znaczenia. Ciasto wyjmuje się po prostu tydzień przed świętami. I wtedy podziel wszystko na 3 równe części. Jeśli zależy Ci na idealnie równiutkich blatach, wówczas najlepiej jest zważyć każdy kawałek ciasta. Pojedynczo każdą część ciasta wyjmij na omączoną stolnicę i rozwałkuj. Ja swoje blaty wałkuję od razu na dociętym papierze do pieczenia, ponieważ tak jest dla mnie po prostu łatwiej. Zarówno rozwałkować, wtedy unikam mocnego podsypywania mąką, ponieważ ciasto jest raczej klejące i bardzo plastyczne. No i też ułatwi mi to zdecydowanie później przeniesienie całości na blachę z piekarnika. Moja blacha i blaty mają wymiar 30 na 40 cm. Rozwałkowany blat przenoszę na blachę i od razu wstawiam do piekarnika nagrzanego do 170 stopni bez termoobiegu. Taki blat piernikowy piecze się zazwyczaj od 15 do 20 minut, u mnie zdecydowanie było to 20 minut. Po tym czasie od razu wyjmuje się go na blat i studzi. I teraz, ja swoje blaty docinam po wystudzeniu, ale nie jest to krok obowiązkowy, można dociąć blaty później, żeby mieć takie idealnie równe pierniki, można też w ogóle tego nie robić, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I teraz na pierwszym blacie wykładam powidła śliwkowe. Ja mam powidła domowej roboty, takie mocno zesmażone, raczej gęste i niezbyt słodkie. Do przełożenia pierwszego blatu użyłam słoiczka o pojemności 250 ml. Jeśli zatem planujesz kupić powidła w sklepie, to myślę, że taki standardowy powidłowy słoiczek będzie wystarczający na jeden blat. Na wierzchu powideł układam blat, dociskam lekko i wykładam kolejną warstwę powideł. Zamiast powideł śliwkowych można też użyć dżemu morelowego, można też użyć marcepanu jak najbardziej. Całość przykrywam ostatnim blatem, dociskając lekko i teraz trzeba całość dociążyć, żeby nie zrobiły się takie kieszenie powietrza odstające w pierniku. A zatem najpierw blat papieru do pieczenia, później folia po to, aby piernik w trakcie leżakowania nie wysechł mi za bardzo, jako że u mnie w mieszkaniu jest dosyć sucho. No i teraz ułożyłam tacę, która zapewni mi równe obciążenie. No i trzeba obciążyć tym, co masz pod ręką.
tak przygotowany piernik możesz zostawić na dzień, dwa, trzy, cztery. Tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od harmonogramu Twoich przedświątecznych przygotowań. Ja tak naprawdę zaczęłam pokrywać go polewą następnego dnia po przełożeniu. Wcześniej jednak ten piernik podzieliłam na trzy równe części. Warto tutaj sobie miarką odmierzyć odległości z jednej i z drugiej strony, żeby te części były w miarę równe. Później fajnie to wygląda, jeśli te pierniki są takie faktycznie identyczne. I teraz polewa, czyli 200 g czekolady. U mnie jest to 100 g czekolady mlecznej, 100 g czekolady gorzkiej, ale tak naprawdę może być to sama czekolada gorzka i 80 g masła. Całość drobno posiekałam i rozpuściłam w mikrofalówce. Ważne jest, że tej polewy nie można podgrzać za mocno, ponieważ czekolada się wtedy zwarzy i nawet jeśli doprowadzisz tą polewę później znowu do takiego ładnego, w miarę gładkiego stanu, to już nie będzie ona taka stabilna jak niezważona czekolada. Więc najlepiej podgrzewać ją stopniowo i dając czekoladzie trochę czasu na to, aby się rozpuściła. Gdy polewa będzie już jednolita i gładka, można polewać nią pierniki. 1/3 polewy wykładam na pierwszy piernik i smaruję cały wierzch, jak również pokrywam boki. Dzięki temu piernik naprawdę wytrzyma długo i nie zrobi się suchy. Wierzch dodatkowo posypuję posiekanymi orzechami włoskimi. Te orzechy wcześniej uprażyłam na suchej patelni. A tak prezentuje się całość, jest naprawdę przepyszna, obłędna i gorąco polecam do przygotowania przed świętami. Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w sprzedaży zeszyt numer 4 z nowymi sprawdzonymi przepisami na pierniczki. I jeszcze dobra wiadomość, przygotowanie pierniczków możesz już teraz obejrzeć na filmach dostępnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem zeszytu numer 4. Pakiety książka plus zeszyty są teraz w promocyjnej cenie. A jeśli myślisz już o świątecznych prezentach, Twoją książkę możemy też pięknie zapakować. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję przy składaniu zamówienia. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.